Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Dzisiaj czeka nas już niestety ostatnia przygoda z Ligą Odkrywców, a wybieramy się do sali odkrywców. Jak być może pamiętacie, w poprzedniej części zły Rafam nie bał się i ukradł nasz kostur stworzenia, który przez 3 tygodnie z wielkim trudem składaliśmy. A dzisiaj przyszła pora, żeby owy kostur odzyskać. Z tego co się zdążyłem dowiedzieć, dzisiaj czekają nas wyjątkowo 4, a nie 3 bossy. Oprócz tego, jak wiadomo, ostatni boss całej przygody, który zazwyczaj jest trudniejszy od poprzednich, czyli przypuszczam, że dzisiejszy odcinek może trwać trochę długo. Dlatego też, żeby jeszcze bardziej nie przedłużać, od razu wyruszymy na przygodę. Jeszcze tylko odbiorę questa po drodze, którego oczywiście wymienimy. Dobra, niech będzie. No i wyruszamy na przygodę do sali odkrywców. Jestem ciekaw w ogóle, w jakim miejscu na mapie owa sala odkrywców się znajduje. Bo szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, mamy 4 bossy. Starałem się unikać wszystkich spoilerów, jak tylko mogłem. Bo jednak o tyle, o ile poprzednie bossy w miarę znałem, o tyle tutaj mam... Chcę mieć niespodziankę. Wiem tylko tyle, że mamy 4 bossy. I wiem tylko tyle, że to jest ostatnie skrzydło, więc spodziewajmy się... Wow! Dziwna droga do sali odkrywców. Bardzo zakręcona. Rafam zwędził kostur i przejął muzeum. Ożywia eksponaty i kradnie, co się da. Aha, czyli rozumiem, że po prostu Rafam nie uciekł do jakiejś swojej kryjówki, tylko zaatakował nasze muzeum i ożywia eksponaty. No dobra. Czyli widzimy, że o to chodzi. Pierwszym bossem będzie, jak przypuszczam, jeden z eksponatów. Cóż za wspaniałe muzeum. Poznajcie mojego nowego przyjaciela. Szkielezaurusa Hexa. Rafam używa kostura do ożywienia eksponatów w muzeum. Pierwszym eksponatem, który ożywił, jest Szkielezaurus Hex. Z mocą specjalną daj każdemu bohaterowi losową kartę, kosztuje 0. Czyli całkiem losowy boss, w sumie lubię takie. Dlatego też myślę, wybierzemy sobie... A niech będzie Mac. Pograjmy sobie Jayną, przynajmniej tego pierwszego bossa. I zobaczymy, jak Szkieletozaurus Hex sprawdzi się w praktyce. Jayna kontra Szkielezaurus Hex! No cóż, jak widzimy, nasz przeciwnik nie jest zbyt rozmowny. Tymczasem, jak widzimy, zmieniła się arena, na której odbywa się pojedynek. Jest to druga z dwóch aren, które weszły w dodatku Liga Odkrywców. Moim zdaniem jest bardzo fajna. Przywołał eterycznego pomimo znaków ochronnych, a on wszystko stąd kradnie. Nie wszystko, tylko co lepsze rzeczy. Dużo to nie zmienia, dobra. Z tego co zdążyłem już sprawdzić na pojedynkach rankingowych, można sobie otwierać sarkofag. O, dostaliśmy berserkera z Gurubashi. A mój przeciwnik dostał jakiś sekret. Obawiam się, że to może być klonowanie moich stworów, więc zaczniemy bezpiecznie od szalonego naukowca. Nie, to nie jest lustrzany byt, więc niech będzie berserker z Gurubashi. Miejmy nadzieję, że przyda mi się. W sumie plus jest taki, że mój berserker z Gurubashi może zostać bardzo łatwo buffnięty moim ognistym pociskiem. Dobra, kolejny sekret, tym razem hunterowy. Czy to naprawdę sygnet Arthasa? I to w idealnym stanie. Reno, Bran, ukryjcie artefakty. Kradną mi wszystko. Dobra, jak widzimy, nie było to kontrzaklęcie, czyli całkiem spoko. To myślę, że tak, bawniemy sobie berserkera, póki mamy ku temu okazję i bijemy mojego przeciwnika przez twarz. Jestem ciekaw, cóż to za sekret. Nie jest to duplikacja, nie jest to lustrzany byt, nie jest to kontrzaklęcie, ani naginaczka zaklęć, być może ice block. Tymczasem, jak widzimy, mój przeciwnik w dalszym ciągu buffuje mojego berserkera z Gurubashi. Dla mnie spoko. O! A jednak nie do końca spoko. Swoją drogą... O, siema. Swoją drogą, i o ile dobrze pamiętam, to karty smagnięcia używał w poprzedniej przygodzie Nefarian. Wydaje mi się, że dobrze pamiętam. Możecie mi poprawić, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że właśnie taką kartę miał w swojej talii Nefarian w Czarnej Górze. Kolejny sekret łowcy. Widzimy, mój przeciwnik jest... prawdziwym łowcą. Okej. Dobra, to ja myślę... Armię. Elizo, powstrzymaj go! Telzaksas nolore!
Kostur jest zbyt potężny, ale mogę go spowolnić. Widzę, jakaś panika się tutaj dzieje. Dobra, odkryjemy sobie zaklęcie. Może jakieś obszarowe. Dobra, niech będzie kula ognia i zrobimy tak. Po pierwsze sprawdźmy, czy to nie jest wybuchowa pułapka. Nie. Czyli to może być na przykład strzałkowa pułapka. Dlatego też postaramy się najpierw poczyścić tyle, ile wlezie. Dobra, zabijemy żabę. Dobiorę sobie karty, co może nie jest zbyt dobrym pomysłem, ale niech będzie. Czy ja już mogłem wygrać w tej turze? Tak w sumie się zastanowię. Może nie. Ale dobra, niech będzie ogniste działo. Pójdziemy po prostu na face. Jak widzimy, nie jest to niedźwiedzia pułapka. Być może wężowa pułapka, kto wie. Dobra, co dostaliśmy tym razem? Gnomkę wynalazcę, nie zupełnie to, co chciałem mieć. O, mamy święty gniew. I kolejne smagnięcie. No dobra, ale tak czy siak, jeżeli to nie jest Ice Block, co mój przeciwnik ma po swojej stronie, to mamy wygraną. No, tak jak myślałem, jednak to był Ice Block. W sumie mogłem mu zostawić trochę mniej punktów życia i dopiero zaatakować. Niestety to było trochę nieprzemyślane z mojej strony. Dobra, to skończymy z nim w kolejnej turze. Tymczasem sprawdzę, czy może teraz mumia się pojawi. Niestety nie. O, Nubarak! Dzień dobry! Jeszcze duch przodków chyba na niego rzuci. Wow, jak się z legendarami teraz na nas rzucił. Patrzcie, co za dziwoląg. Dobra, to zrobimy tak, żeby ciekawie zakończyć pierwszą walkę. Zabijemy Anubaraka i dostaniemy kolejnego Anubaraka. Dokładnie, a walkę zakończymy brzmiem many. Dobra, pierwszy boss pokonany. Mumi niestety nam się nie udało przyzwać. No jak widzimy, problemu z pierwszym bossem nie było. Zajmiemy się eksponatami. Odkrywco, dotrzyj do Rafama. A nagrodą za pojedynek jest skamieniały diabłozaur z okrzykiem bojowym, który daje mu prowokację, jeśli kontrolujemy jakąś bestię. I druidowa karta, kruczy symbol, odkryj stronnika lub odkryj zaklęcie. Moim zdaniem całkiem spoko karta, aczkolwiek nie wiem, czy będzie na nią miejsce w istniejących już taliach druida. Dobra, kolejny boss, który stoi na drodze do Rafama, to... Jakie urocze zabaweczki. Szkoda, że wciąż je niszczysz. Kolejny boss to stalowy wartownik. Rafam rzucił przeciw tobie kolejną przeszkodę. Pokonaj wartownika. Moc specjalna, pasywna, twój bohater może przyjąć maksymalnie jeden punkt obrażeń naraz, czyli nie opłaca nam się grać talią, która ma duże stwory, bo i tak mój przeciwnik będzie obrywał za jeden, więc myślę, że dobrym pomysłem będzie tutaj żarzyciel. Więc myślę, że po prostu wrócimy do naszej Jayny. Dzisiaj mistrzem gry będzie Jayna Proudmoor. Jayna kontra stalowy wartownik. Dobra, mamy stalowego wartownika, jak widzimy, chronionego magiczną barierą. I czy mi się wydaje, czy ma tylko... Myślałem, że ma tylko dwie karty w dłoni. Jednak mi się tylko wydawało. W sumie moc specjalna mago jest całkiem spoko na tego bossa. Dobra, wystawimy żmija many. Miesiącami grzebałem w smoczym łajnie na Czarnej Górze, żeby ją znaleźć. Serio? Chroni mnie światłość. Dobra, widzimy, przeciwnik także wystawia stwory z jednym punktem życia i ataku. Spoko, na mnie spoko. Myślę, że w każdej turze musimy go atakować, żeby maksymalnie przyspieszyć tę walkę. Bo jeżeli nasz przeciwnik może obrywać tylko za jeden, to ta walka może trochę długo potrwać. Jak widzimy, jeszcze sobie buffuje armor, co jest dodatkowym utrudnieniem. Poradziłem sobie z ożywionymi mieczami we wschodnim korytarzu. Elizo, komu powinienem pomóc? Pomóż Renowi w głównym magazynie. Otoczyły go hukoboty. Widzę, poszukiwacze przygód, z którymi współpracuję w Lidze Odkrywców, mają też pełne ręce roboty. No dobra, to korzystając z okazji wystawimy sobie żarzyciela. Tak jak mówiłem, żarzyciel jest całkiem spoko kartą na tą walkę, więc myślę, będzie dobrym pomysłem postawienie go na polu. Jesteście chyba dość zajęci. Pozwólcie, że zaopiekuję się tą śliczną. Może nie zupełnie.
Okradają nas wszyscy. Oczywiście wszystko na mojej głowie. Jak zwykle moi sprzymierzeńcy uganiają się z małymi robotami, a ja muszę wziąć sprawę w swoje ręce. O, dobrze, że nie zaatakował żarzyciela, bo to by było dla mnie zdecydowanie mniej komfortowe. Dobra, przyzwiemy sobie kukłę. Oprócz tego mógłbym użyć bestię, ale nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, bo i tak bestia będzie mogła bić go w twarz tylko za jeden. No dobra, niech będzie. Nie na mojej wadzie. Widzimy, nasz przeciwnik ma taki, jakby to ująć, strasznie agro deck, żeby jak najszybciej nas rozwalić. Książki z biblioteki. Ja zajmę się latającymi młotkami z wystawy poświęconej Lorderonowi. Ciekawe eksponaty w tym muzeum macie. Swoją drogą przypomina mi się film Noc w muzeum. Kiedyś był taki film, nie wiem, czy ktoś z was go kojarzy. Czasem obawiam się, że zaraz mój żarzyciel niestety nie przeżyje. Tak też niestety myślałem. Dobra, żarzyciel zamienia się tym razem w co? W kapłankę stradceńczego słońca. No dobra, niech będzie. Dobra, jako że nasza bestia może być tylko za jeden, to myślę, że będę ją wykorzystywał po to, żeby uderzyć mojego przeciwnika w twarz. Myślę, że dobrą talią na tego bossa byłby Facehunter, bo on ma sporo małych stworów. A to jednak jest tym, na czym nam w tej walce zależy. Aczkolwiek nie wiem, czym się będzie różnić ten boss na heroiku od tego, co mamy na normalu. Przypuszczam, że jego moc specjalna będzie jeszcze silniejsza, czyli my będziemy mieli jeszcze większy problem, żeby go pokonać. Ale tymczasem skupmy się na tym, co jest tu i teraz, czyli na normalu. Bo na razie mamy z normalem problem. Dobra, wystawimy kolejnego żarzyciela. Trochę mi grę ścięło. Miałem, że tak powiem, chwilę grozy, że wykrzaczy grę i niestety będą nici, jeżeli chodzi o dzisiejszy tryb normalny. Dobra, myślę, że możemy zrobić tak. Rocznego rycerza zabijemy. Powstanie rogożnik, którego możemy z kolei zabić używając mocy specjalnej i pocisku lodu. Wtedy z kolei mój żarzyciel uderzy go dwa razy. No i możemy mu zbić kolejne 3 punkty życia. Powiem wam, że moc specjalna bossa jest bardzo interesująca. Aczkolwiek na dłuższą metę może być dość irytująca. Bo tak na siłę przedłuża walkę. Co nie do końca może być fajne, no ale... Przynajmniej boss nie jest zbyt trudny. Trochę tylko niepokojące jest to, że ma sporo tauntów. I sporo kart, które buffują mu armor, więc przedłuża walkę jeszcze bardziej. Dobra, jestem pewny, że na heroiko na tego bossa musimy przygotować talię, która ma albo same małe stwory z szarżą, albo stwory, które mają tokeny, czyli jedną kartą przyzywamy więcej niż jednego stwora. Dobra, z miny powstał ranny Kvaldir. Na szczęście jego okrzyk bojowy nie został aktywny, więc przynajmniej ma pełne punkty życia. Dobra, ile ty masz życia? 4 czy 5? Trochę jeszcze mu zostało. Dobra, to dobieram sobie karty. Mam oro... Wiecie co? Ronin w sumie jest bardzo dobrą kartą na tego bossa, bo Ronin daje nam 9 pojedynczych ataków z magicznych pocisków. Czyli w rzeczywistości całe 9 punktów obrażeń mój przeciwnik by przejął. Przyjął właściwie na twarz. Ale jak widzimy, jeżeli chodzi o tę walkę, to by było na tyle. Zbroja została pokonana. Właściwie latająca zbroja ożywiona została pokonana. Anna. Odkrywco, daj Rafamowi zakosztować walki. Aha, czyli jak rozumiem, na nas czeka teraz Rafam we własnej osobie. Zgadza się. Rafam ukradł kostur i niemal zniszczył muzeum. Czas z tym skończyć. Kolejnym bossem jest arcyzłodziej Rafam, którego moc specjalna, dodaj losowego stronnika do twojej ręki, kosztuje 3 mniej. Czyli po prostu ma nieskończone źródło niestabilnych portali. Czyli jak widzimy bardzo... Portali zamierzasz użyć? A nie, weźmy sobie Renu Warlocka. Co by go zaskoczyć?
Wiem, że dzisiaj Jaina miała być bohaterem dnia, ale jednak, żeby ciągle nie grać tym samym, to wybierzemy sobie tym razem Renu Warlocka i zobaczymy, jakie niespodzianki dla nas przygotował arcyzłodziej Rafam. Czyli główny winowajca całego zamieszania dzisiaj. Chyba ci ją zabiorę! Co?! Odkrywco, mamy dodatkową talię. Zrób z niej użytek. Co?! Cóż za wspaniałe karty! Co?! Dusza będzie moja! What the heck?! Ostrzegajcie mnie na drugi raz przed czymś takim. Czyli teraz mój przeciwnik ma Renu Warlocka. O tak! Ta talia jest niesamowita! Co za świnia! O, mamy mumię. Jestem centralnie w dupie teraz. Nie, no tego to nie mam co używać, bo nawet nie wiem, czy mam demony w tej talii. Zamieniłem moją super fajną talię, Renu Warlocka, składaną moim ciężko zarobionym pyłem, a mój przeciwnik ją po prostu sobie ukradł. Przepraszamy za tę talię. Złożyliśmy ją na turniej w zeszłym roku i od tamtej pory niczego nie zmienialiśmy. Musimy oczyścić słoneczko. No i co mnie oszukujesz? Rok temu nie było inkustrowanych skarabeuszy w Hearthstone'ie. W sumie Hemet Nessinguery także nie występował, podobnie jak kustosz muzeum. Jezu, ja patrzę, dlaczego on ma Illidana, a on przecież ma jeszcze niestabilny portal do tego. Czym to jest? Otrzymuje plus jeden za każdym razem, gdy przeciwnik zagra rzadką kartę. O! Ciekawe. Tej karty nie znamy, to chyba nie jest karta dostępna dla graczy. Dobra, niech będzie postrach pustki. Illidana by się było warto pozbyć. Ale najpierw zrobimy to. Kurczę, wystawiam milion stworów. A to chyba nie jest zbyt mądre, bo w mojej talii jest sporo obszarowych zaklęć, które mój przeciwnik może przeciwko mnie użyć. Moja biedna talia. Kupujesz czy sprzedajesz? Tak. To jest właśnie karta, która między innymi w mojej talii występowała. W sumie może i dobrze, nie grałem moim kapłanem, bo by mi było przykro, gdyby moja ulubiona talia stanęła przeciwko mnie. Mogę sobie dobrać dodatkową kartę. Myślę, że skorzystamy z okazji. Dobra, mamy Lorda Joraxusa, chociaż tyle nam się udało odzyskać, ukraść złodziejowi. To dostaje atak czy wytrzymałość? Wytrzymałość i atak, okej. To myślę, że zrobimy tak. Po prostu będziemy go bić po twarzy. Ale powiem wam, że jest słabo. Dobra, w mojej talii nie ma żadnego... W mojej talii nie ma żadnego niszczenia broni, więc na luzie mogę tą broń kampić. Więc chociaż tyle dobrze. Jeżeli wystawię Malganisa, mogę go z kolei ukraść pogrzebanie. Kruczy symbol, okej. Myślę, że odkryjemy stronnika, bo nam tego brakuje. Niech będzie mech-inżynier. Dobra, w mojej talii nie ma bistów, więc mogę to na luzie wystawić. Niech będzie tak. I w dalszym ciągu buffujemy moją rzadką włócznię. Nie jestem pewny, ile w talii mojego Renu Warlocka znajduje się rzadkich kart. O, mamy kolejną. Czyli całkiem spoko. Technik kontroli umysłu. Niestety mój przeciwnik oczywiście musiał go buffnąć, bo jakby inaczej. To ja myślę, zrobię tak. Odkryjemy kartę z agonią. Herald Pustki mógłby być spoko z Joraxusem. No ale weźmiemy Anubisata. I zrobię tak. Ile on ma punktów życia? Jakoś tak strasznie mało. Teraz właśnie zwróciłem uwagę, że ma tylko 12. No dobra, i zjemy te stwory z nadzieją, że mój przeciwnik nie dobierze wyssania życia, które także w tej talii mam. Ach, przynajmniej plus jest taki, że znam całą talię mojego przeciwnika, mimo tego, że walczę z nim pierwszy raz. Chyba popełniłem błąd, biorąc twoją talię. Miejmy nadzieję, że faktycznie popełniłeś błąd, biorąc moją talię. Tym bardziej, że jeżeli teraz nic nie wymyślisz, to postrach pustki cię zabije. Chodź tu i walcz, robaku! No i co? I tyle? Dobra. Jakoś się udało.
Ale powiem wam, że dawno mnie żaden boss tak nie zaskoczył jak ten. Przynajmniej wiemy, że jeżeli na projektu... Twoja jest beznadziejna. Pora sięgnąć po własne. Aha, czyli rozumiem, że będzie rewanż. Czyli rozumiem, że na heroika, na tego bossa najlepiej złożyć jakąś badziewną talię, która się nie przyda mojemu przeciwnikowi. Okej. Okay. Dostaliśmy klątwę Rafama, którą mieliśmy okazję przetestować na sobie tydzień temu. Oraz dygoczące herlaki. Agonia przyzwi 3 herlaki, 2 na 2. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że ostatnim bossem, który na nas czeka, także jest Rafam. Dość tego! Jesteś niczym wobec kostura stworzenia! Ostatnim bossem, który czeka na nas w sali odkrywców, jest wyzwolony Rafam. Rafam użył kostura, żeby uciec. Chwytaj go i wykończ. Moc specjalna, pasywna moc specjalna, twój bohater posiada niewrażliwość. Kiedy kostur nabiera mocy, czymkolwiek kostur nabiera mocy, cokolwiek kostur nabiera mocy oznacza. Dobra, myślę, że weźmiemy na zakończenie... Dobra, myślę, że na zakończenie weźmiemy talię, z którą mam najwięcej do czynienia i z którą mam największe doświadczenie. To będzie mój Dragon Trist. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie, ale jednak mam duży sentyment do tej talii. Niemniej jednak, jeżeli wbiję w końcu 500 wygranych kapłana, do czego mi już w sumie sporo nie brakuje, to myślę, że wtedy przeniosę się na inną klasę, bo ile można grać? Co? Poznajcie pełnię mocy kostura. Okej. Okay. Przegadałem lektora i nie wiem, co on powiedział, ale strasznie się wydzierał. Dobra, wymienimy wszystkie karty, liczę na coś tańszego. Niestety nic tańszego nie dostaliśmy. Niezwyciężony! Mam moc tytanów! Dobra, dobra. Się ładuje. Rafam jest całkowicie niewrażliwy. Po naładowaniu będziemy mieli chwilę na atak, ale trzeba będzie się też zająć przyzwanym przez niego stworem. Aha, okej. Okay. Czyli rozumiem, że na razie go atakować nie mogę. Na razie muszę zebrać siły do walki z nim. A dopiero kiedy kostur się naładuje, wtedy będę mógł walczyć. No, spoko. Poszukamy muzeum przydatnych rzeczy. Daj znać, jeśli będzie ci czegoś trzeba. Cóż to jest? Znajdź artefakt, okej. To święty artefakt mojego ludu. Pij szybko. Łza Jasery. Otrzymujesz 4 kryształy many w tej turze. Jako, że Jaserę bardzo lubię, więc od razu skorzystamy z okazji. I zrobimy tak. Bafniemy naszą kapłankę, żeby nie zginęła. O, Jasera! Popłakała się i się nawet pojawiła. I przyzwiemy smoka. Dobra, jak widzimy, na razie go atakować nie mogę, więc na razie przeczekamy turę. Jak widzimy, plus jest taki, że chociaż dostaje pomoc ze strony muzeum. Jak to wygląda? Jest już niemal naładowany. Przygotuj się! Czyli przynajmniej, jak widzimy, nie jestem zdany sam na siebie. Major Domus używał tego do dłubania zęba. Co to jest? Fragment dziękczynienia. Przywróć 10 punktów zdrowia wszystkim postaciom. Okej. Okay. Trochę niepokojące jest to, że straciłem moją moc specjalną, czyli moc specjalną kapłana. Bo nie ukrywam, żeby mi się mimo wszystko czasami przydała. Ogarniająca moc! Okej. Okay. Naładowało ci się to, czy jeszcze nie? Wreszcie wolny! O, Zinar! Nagrodę dam ci szybko. Czy ja przypadkiem już z tobą, kolego, nie walczyłem? Kostur jest naładowany! To nasza szansa! Chciałbym zwrócić uwagę, że mam tutaj pewien problem, bo mój przeciwnik... tak jakby przyzwał Zinara. Dobra, zamienimy go w grzechotnika. Który, jak widzimy, niestety nas zabije zaraz. No dobra, trudno, bijemy go przez twarz, póki mamy ku temu okazję. Przywrócimy punkty zdrowia przy okazji do... To też na bossy działa! Do zapamiętania. Tak, musimy się zdecydowanie sporo nauczyć, jeżeli chodzi o tą walkę. Nigdy mnie nie pokonacie! Co mi kradniesz karty? Za chwilę nadarzy się kolejna okazja. Gdzie musimy się nauczyć o tej walce jeszcze całkiem sporo. Tak, to jest życzenie z Zinara. Ciekawe, co jeszcze mu kostur stworzenia podaruje. Dobra, zrobimy tak. Medalion nawiedzają duchy Karazanu. Nie zupełnie chcę to użyć, więc myślę, że na razie się powstrzymamy.
Bo cała ręka niestabilnych portali to chyba nie jest to, co chcę mieć. Dlatego też pozwól, branie, że... przepraszam bardzo, ale twojego medalionu nie użyję. Dobra, kolejna tura. Wybrając Velena na smoka. Zobaczymy, jaki artefakt tym razem dostaniemy. Została nienaruszona po zezłomowaniu. Aha, okej. Okay. Jak widzimy, Sir Finley Mrugulton także miał dla nas jakiś artefakt. No, co tym razem dla mnie masz? Lord Ślizgodzit, na koniec twojej tury przyzwij głodną nagę 1 na 1 za każdego wrogiego stronnika. Okej. Okay. Padły mu osłony. Do dzieła! Mamy 4 nagi. Lewy nagolennik byłby dobrą opcją na tego bossa w tym momencie, dlatego też zrobimy tak. Nagolennikami przez łeb. Za 6 to aż bijem się za 3. 3! Dlaczego to uderzyło za 6? Dobra, nie myślę. Uderzyło za 6, dlatego że mam 2 razy Velena i smoka po swojej stronie. Ja miałem jakiś problem z myśleniem dzisiaj. Dobra, odkryjemy sobie kolejny artefakt. Wypij mnie. O, całkiem spoko. Więc nikt nie ważył się spróbować. No ja też raczej z tego nie będę pić, natomiast poczęstuję tym stwora mojego przeciwnika. Pradawna klątwa. Dobra, mamy pradawny cień. Smacznego. I myślę, że zrobimy tak. Przyzwę Chromagusa. Zobaczymy, jaki artefakt dostanę tym razem. Tylko nie mów Branowi. Uwielbia tę fajkę. Fajka Khadgara. Umieść losowe zaklęcie w ręce każdego gracza. Twoje kosztuje 0. Jakie dostaliśmy zaklęcie? Płomienna lanca. No niezbyt przydatne, więc zrobimy tak. Gotowe. Dobra, mamy inwazję magicznych portali. Ze mną nie ma żartów. Jak będzie fajnie, to... Jak będziemy mieli szczęście, to uda się dostać z nich coś fajnego. Tymczasem tak, nagę zabijemy. I zabawa w portale. Portal numer 1. Portal numer 2. Portal numer 3. Portal numer 3. Masz jakiś super legendar? Niezbyt to przydatne. Dobra, to zrobimy tak. Wystawimy dowódcę garnizonu, dzięki czemu moc specjalną będę mógł użyć aż 2 razy. Nie otwierać. No cóż, powodzenia! Dobra, tego używać nie będę. Manifestacja magicznych mocy maniakalnego maga. Okej. Jak widzimy, ta walka jest dość interesująca. Obawiam się, że na heroiku jednak tych artefaktów nie dostanę. Dobra, co tym razem? Wódz Skarwosz. Karty wroga kosztują 1 więcej. Okej, nie ma problemu. Nie ma problemu, tym bardziej, że... Rafam w tej turze niestety już zostanie pokonany. Proszę bardzo. 1, 2. Jeszcze możemy zobaczyć, jak wygląda odłamek Sulfurasa. Nie można mnie pokonać! A jednak mi się udało! Dobra, mamy zwycięstwo. Zdobyliśmy przedziwny posąg, który moim zdaniem jest... słabszym obserwatorem, którego używa Handlock, oraz pustynny wielbłąd, który moim zdaniem jest całkiem spoko kartą dla Face Huntera i ogólnie dla każdego Huntera, ale nie wiem, czy będzie grany, wszystko się okaże. I czwarte skrzydło wygląda na to, że zostało przez nas zakończone. Nagroda za skrzydło to kolejny legendar, którym tym razem jest Eliza Astrowidząca oraz arcyzłodziej Rafam. O dziwo, po pokonaniu go się z nim sprzymierzymy i włączymy go do mojej kolekcji. No cóż. I kolejne 2 wyzwania klasowe. W tym tygodniu jest to wyzwanie dla łotrzyka i dla maga. Odzyskamy kostur, czy nie? Tak. I po raz kolejny będzie animacja, jak po każdej przygodzie dotychczas. Jak widzimy, kolejna wspaniała przygoda ukończona, ale nie zupełnie. W kolejnych odcinkach czekają na nas wyzwania klasowe maga i łotrzyka oraz bossy na heroiku. Obawiam się, że te 2 ostatnie mogą być niezbyt proste, dlatego też jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to było na tyle. W sumie poszło mi całkiem szybko i sprawnie. Myślałem, że zajmie mi to znacznie więcej czasu.
Dlatego też dzięki wszystkim za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!